Cztery oczy. Poranna rozmowa, Radio Opole. W niedzielny poranek witam w studiu siostrę Aldonu, Aldonę Skrzypiec, jałmużnika biskupa opolskiego. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Zacznę od tego jałmużnika, siostro, bo my kojarzymy tak, jeśli ktoś w ogóle kojarzy nazwę, to tak papież się od razu przypomina i kardynał Krajewski. Siostra jałmużnikiem biskupa polskiego jest od kiedy? No tak prawie już trzeci rok jestem. Czyli już zdążyła się siostra zadomowić i rozkręcić? No, trudno mi to ocenić. Zadomowić myślę, że tak. No, natomiast no, są inicjatywy, które po prostu wynikają z potrzeby, z potrzeby chwili. Jak to biskup na początku, na początku naszego spotkania, jak spotkaliśmy się trzy lata temu, określił mówi, no, żebym miała otwarte oczy tak na, na te wszystkie potrzeby. Tam, gdzie on po prostu być nie może, to, to ja staram się dotrzeć. Czasami są, są takie sytuacje, że ktoś bezpośrednio do biskupa zwraca się z jakąś prośbą, a czasami po prostu sami widzimy, że, że ktoś potrzebuje, potrzebuje pomocy i wtedy staramy się działać i, i pomagać. Oczywiście ja działam w imieniu biskupa Andrzeja, natomiast jest też cała rzesza wolontariuszy, którzy też są w to dzieło zaangażowani bardzo mocno. Czyli jałmużnik biskupa to ktoś taki, kto właśnie idzie tam, gdzie biskup sam do, dotrzeć nie może. W naszej diecezji moglibyśmy powiedzieć, y, y, że tam babę pośle, prawda? I <grym> <grym> y, 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 Ogniskowana ta działalność siostry, jako jałmużnika, jest właśnie na pomocy potrzebującym. Tak, tak. Staramy się dotrzeć y, do takich najbardziej potrzebujących osób. Y, myślę, że. No, do takich, którzy jeszcze są nieporadni nawet w korzystaniu z takiej pomocy instytucjonalnej, w której w Opolu też nie brakuje, tak, mamy y, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, szereg, szereg instytucji zaangażowanych w pomoc. Jest diecezjalna Caritas y, i wiele innych pewnie jeszcze instytucji, które, które niosą bardzo skuteczną pomoc. Natomiast ja myślę, że my jesteśmy ukierunkowani y, właśnie na, na szukanie też takich ludzi, y, którzy no, gdzieś zagubili się w całym systemie, tak, którzy może jeszcze nie wiedzą, że z jakiejś pomocy mogą skorzystać i stąd właśnie taką grupą docelową e, to są, no, chyba najbardziej osoby bezdomne, e, takie, które przybywają do naszego miasta i, i też, nie wiem, nie mogą się w tym mieście odnaleźć, nie wiedzą, e, gdzie mogą skorzystać z pomocy, gdzie mogą pójść, często, no, uwikłane w różne nałogi, więc jakby też tym osobom staramy się pomóc, na przykład dotrzeć na leczenie czy na terapię, jakby no, otaczamy ich e, taką szczególną, szczególną opieką, nie? też osoby, które opuszczają zakłady karne e, i lądują na ulicy. Nie? Więc jakby też współpracujemy e, nie tylko w Opolu, ale też z innymi instytucjami e, czy organizacjami, które też niosą taką pomoc. Tu współpraca z Barką w Strzelcach Opolskich czy ze schroniskiem w Bielicach, jakby to nam też. E, Pomaga potem szukać dróg pomocy dla tych ludzi, no bo trochę też jesteśmy bezradni. Jak ja to mówię, my też jesteśmy na ulicy razem z nimi. I potem wspólnie szukamy, szukamy gdzie można. Jakąś skuteczną pomoc im zaoferować. Też współpracujemy na przykład z siostrą Małgorzatą Chmielewską, ze wspólnotą Chleb Życia i też nam się zdarza, że nasi bracia i siostry tam znajdują swój dom, swoje miejsce. Czasami zawozimy ich do Warszawy czy, czy w Świętokrzyskie, więc jakby tu nie ma rejonizacji. Tak jak bezdomni nie mają rejonizacji, przybywają do nas z różnych części Polski. Tak my też tą pomoc nie ograniczamy tylko do Opola, tylko szukamy miejsca, gdzie gdzie mogą ją dostać? Dziś na pewno bezdomni, potrzebujący, ale ci, którzy też chcą im pomóc, mogą przyjść i spotkać się w ramach Dnia Ubogich, który w Opolu organizowany jest po raz drugi. W ogóle to jest trzeci już Dzień Ubogich, u nas w diecezji, w stolicy diecezji po raz drugi. Co się będzie dzisiaj działo? No to wspólne świętowanie zaczynamy oczywiście wspólną Eucharystią. Przy stole Eucharystycznym chcemy się Bogiem nakarmić i tam zaczynamy nasze świętowanie. O godzinie 12 będzie uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego, a potem już bezpośrednio o godzinie 13.30 przenosimy się do. Miasteczka właściwie, które powstaje na opolskim rynku. Będzie tam duży namiot, który pomieści, myślę, wszystkich uczestników, gdzie będzie przygotowany poczęstunek, obiad dla, dla wszystkich, którzy przybędą, ale będzie też, jak to zostało określone, tak zwane białe miasteczko. Będzie namiot z PCK, który od godziny właściwie 10 już działa na opolskim rynku. I tam będzie możliwość takiej doraźnej konsultacji internistycznej, będzie lekarz, pielęgniarki, ratownicy, gdzie osoby potrzebujące mogą też skorzystać właśnie i z konsultacji, czy z zmiany opatrunków. I będzie też możliwość od godziny 13:00 badań wzroku. Także będzie jeszcze jeden namiot w ramach tego całego kompleksu, gdzie będzie można zbadać sobie wzrok. To jest skierowane głównie właśnie do tych ubogich, bezdomnych, czy oferta, z której mogą skorzystać wszyscy. Myślę, że, że każdy, który ma taką potrzebę, to, to może tam się zgłosić. Z tego, co pamiętam, w zeszłym roku była grochówka. Tak. Dla wszystkich. To jest chyba też taka unikalna sytuacja, kiedy można siąść przy tym samym stole i spojrzeć, też spotkać się z tymi, którym często pomagamy, wrzucając jakiś pieniądz do skarbonki, oddając jakieś rzeczy na przykład do Caritasu czy, czy w jakieś inne miejsca, które właśnie przekazują pośredniczą w ten sposób. A tutaj można się z tymi potrzebującymi spotkać twarzą w twarz, ale to czasem niełatwe spotkania. No, myślę że, myślę, że czasem niełatwe, yy, myślę, że czasem możemy nie być na to gotowi, ale jak nam pokazał też ten ubiegłoroczny yy, Światowy Dzień Ubogich, bo robiliśmy to po raz pierwszy w Opolu, rzeczywiście... Yy, tam odbywały się spotkania, spotkania przy stole, osoby, które no powiedzmy w tym momencie może mają się lepiej w sensie materialnym, spotkały się z tymi, którym jest gorzej. I rzeczywiście te, ten stół był stołem, który łączy. No i myślę, mam nadzieję, że, że ten dzisiejszy dzień też taki będzie, że to będzie stół, który łączy, przy którym my się spotykamy, przy którym ze sobą rozmawiamy, że to jest, to jest też główną ideą tego dnia. Oczywiście jest poczęstunek, bo trudno siedzieć przy pustym stole, ale, ale tą, tym, co jest najważniejsze, to jest właśnie to nawiązywanie relacji, ta, ta rozmowa, która. Myślę, że jest takie też ubóstwo, które nie tylko materialne, ale w zeszłym roku też było takie echo po tym dniu. Wiele osób mówiło, że, że oni się ucieszyli tym, że mieli z kim porozmawiać. Wiele osób starszych, samotnych, którzy przyszli na opolski rynek po to, żeby móc z kimś zamienić słowo. I myślę, że to jest też e, cenne, cenne w tym dniu. I, i miej, miejmy nadzieję, że to się też przełoży na, na naszą codzienność, że to nie jest tylko jednorazowe wydarzenie. My chcemy to tak uroczyście przeżyć ten dzień na, na, jakby na zaproszenie też papieża Franciszka, ale mm, Mamy też taką nadzieję, że to potem zaowocuje kolejnymi spotkaniami. Tak też było w ubiegłym roku, kiedy nasz biskup zaprosił potem na drugą niedzielę adwentu, żeby była taką niedzielą spotkania, żeby tych ubogich zaprosić do swoich domu, domów. I często, często było tak, że ci, którzy się spotkali na opolskim rynku, potem spotkali się właśnie w swoich domach, zapraszając konkretnych ludzi na obiad, na poczęstunek. Także no miejmy nadzieję, że to i tym w tym roku zaowocuje. No powiem, że jestem pod wrażeniem, szczególnie tej ostatniej informacji, właśnie, że później byli tacy, którzy do domu wpuszczali właśnie tych ubogich. Myślę, że to, tak z mojego punktu widzenia, to chyba najważniejszy aspekt tego dnia, bo często nie widzimy człowieka. Często mhm. widzimy po prostu biedę i konieczność pomocy, ale właśnie. To ten dystans, który jest zbudowany, zresztą tak jak siostra powiedziała, bezdomni trafiają na ulicę też dlatego, że nie potrafią poprosić o pomoc, nie potrafią porozmawiać o, o trudnej sytuacji. Ale będzie można też bardzo konkretnie, materialnie pomóc dzisiaj. Tak, prowadzona będzie zbiórka przy dużym namiocie, tam gdzie będzie poczęstunek, będzie zbiórka śpiworów i ciepłych kurtek. No to jest takie zaproszenie do wszystkich mieszkańców Opola i regionu, kto może i chciałby się podzielić, to będzie prowadzona taka zbiórka, dlatego że zima jest trudnym okresem dla, dla naszych potrzebujących. My już w miarę możliwości staramy się zaopatrywać ich w śpiwory, w kurtki, więc potrzeby są naprawdę duże i myślę, że to może to też być taki nasz konkretny gest solidarności z tymi osobami to hasło podziel się ciepłem ma też bardzo konkretny wymiar w tym momencie tak że my dajemy coś co ich zabezpieczy przed zimnem ale myślę, że to spotkanie no, jest też dzieleniem ciepła naszych serc. I, i o to ciepło też, też w dzisiejszym dniu i, i w każdym dniu tak naprawdę chodzi, żeby, żebyśmy ze sobą umieli rozmawiać. Być ze sobą. Jakieś koce też można podrzucić, można, tak? Żeby, można. żeby rozszerzyć spektrum, można. wszystko, co z ciepłem się kojarzy. No ale właśnie, mówimy o takim wyjątkowym dniu, który raz w roku jest przeżywany, a przecież ta pomoc jest potrzebna tak naprawdę. Na co dzień. Gdyby ktoś właśnie po dzisiejszym dniu, czy może nie wszyscy będą mogli przyjść dzisiaj do katedry czy na polski rynek, ale właśnie chciał pomóc jutro, pojutrze czy za tydzień, to jak to zrobić? Gdzie najlepiej się udać? Jakby są takie... Jest wiele możliwości i myślę, że taką najlepszą jest po prostu rozejrzenie się wokół siebie i Czyli dostrzeżenie... jest którą siostra dostała od biskupa na tak, początku. Po prostu otwarcie swoich oczu, można się rozejrzeć i zobaczyć, czy ktoś wokół mnie, w moim najbliższym otoczeniu przypadkiem nie potrzebuje mojej pomocy, może dobrego słowa. To niekoniecznie, niekoniecznie myślmy w, tym, w tych kategoriach materialnych, tak, że to jakiś pie konkretny pieniądz, ale przede wszystkim nasza obecność Obecność. już dla tego człowieka może być ważna. No są też w Opolu możliwości, jakby ja działam z taką grupą wolontariuszy, oni się nazywają śniadanie z nadzieją. Co sobotę u Franciszkanów mhm. w wiadalni jest śniadanie dla osób bezdomnych, ubogich. Każdy może przyjść, my od godziny w pół do dziewiątej zaczynamy przygotowanie tego śniadania. Przychodzą wolontariusze, którzy każdej soboty to przygotowują i potem o godzinie dziesiątej już spotykamy się właśnie też przy wspólnym stole. Staramy się już od półtorej roku, żeby zawsze na tym stole był biały obrus i zawsze były kwiaty, co też jakby no, przypomina naszym potrzebującym o takim cieple rodzinnym, tak? Że my ich do tego stołu zapraszamy. Też mamy taką, taką nadzieję, że to rozbudzi w nich takie pragnienie domu, tak? Może tego domu, który gdzieś utracili, ale Albo że nigdy nie, nigdy nie mieli, ale że wciąż Wciąż jest nadzieja, żeby taki dom mieć. No i staramy się potem też im w tym towarzyszyć. Tak? My tych ludzi nie spotykamy tylko w sobotę i o godzinie 11 zamykamy bramę i, i wszystko się kończy, tylko tak naprawdę potem wszystko się zaczyna, bo potem zaczynają się rozmowy. I potem zaczyna się konkretna pomoc, że ktoś jedzie na terapię, ktoś jedzie na detoks, ktoś potrzebuje jakiejś konsultacji medycznej, ktoś potrzebuje, żeby z nim pójść na przykład do ośrodka pomocy społecznej. Czasami po prostu tych ludzi trzeba poprowadzić za rękę. Mamy taką historię takiego pana, który no, od pół roku nam mówił, że tak, że on potrzebuje, ma też zaćmę, potrzebuje sobie, on sobie załatwi ten zabieg. On. Jakby okazało się po pół roku naszych rozmów z nim, że on nie korzysta z żadnej pomocy, on nawet nie korzysta z pomocy społecznej. On może i wie gdzie, ale on mówi, raz tam byłem, jakieś papiery tam trzeba wypełnić, to jest za trudne dla mnie. Tak naprawdę ja nie wiem, czy on był, czy on się w ogóle spotkał z jakimś pracownikiem socjalnym. No i w końcu przyszedł taki moment, że już stwierdziliśmy, że to trzeba wziąć w nasze ręce, że to no, on sam sobie nie poradzi z tym, tak? I jeden z naszych wolontariuszy pojechał z nim, spotkali się z pracownikiem socjalnym, umówili się na wizytę u okulisty. W tej chwili jest już po drugiej operacji zaćmy, w ogóle odzyskał wzrok. To jest też taki pan, który, no, mamy go w takim mieszkaniu też podarowanym. Nam przez, przez dobrego człowieka, gdzie ten pan, który wcześniej mieszkał na złomowisku, w takim zezłomowanym samochodzie, w tej chwili e, ma swoje pomieszczenie, w którym może być łóżko, e, klucze do swojego domu. E, jakby no widzimy, że to jest takie, to jest ta, ta znajomość nasza trwa ponad rok, i widzimy, że po prostu krok po kroku temu człowiekowi trzeba towarzyszyć. I to, to się potem to się rodzi z tych śniadań, ale potem przekłada się na codzienność. Nie? I tu jest jakby ogromna pomoc wolontariuszy, bo tu jedna siostra Aldona niczego nie zrobi. Że tu po prostu to jest naprawdę armia ludzi, którzy ktoś kupi ubrania, ktoś załatwi bilet, ktoś pójdzie. I, I to jest tak naprawdę potrzebne. A później te kroki, mam wrażenie, które robią ci y, niesamodzielni, często bezdomni, y, są ważniejsze ni niż ten pierwszy krok człowieka na Księżycu, albo mają przynajmniej taką samą wagę. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że dzisiaj też y, przy y, okazji... Dnia ubogich w katedrze na opolskim rynku zaczną się też takie piękne historie, które będą się właśnie tak, tak toczyć, a my zachęcamy raz jeszcze, żeby podzielić się ciepłem. Można dzisiaj zjeść coś ciepłego właśnie, siąść przy wspólnym stole, przynieść śpiwory, koce, kurtki. I tak nie tylko materialnie, ale też właśnie tak ludzko, odwołując się do godności też. Tych, tych ludzi, którym właśnie tego często też brakuje, pomóc tym, którzy najbardziej potrzebują. Zachęcamy zatem, a robiła to przede wszystkim, yy, siostra Aldona Skrzypiec, jałmużnik biskupa polskiego. Pięknie dziękuję, Bóg zapłać. Dziękuję, szczęść Boże.